Niech będzie uwielbiony Pan Jezus Chrystus, przed którym dzisiaj stoimy i do którego dzisiaj chcemy się zwrócić też przed rozważeniem Słowa. Kiedy myślę o Bożym Słowie, kiedy myślę o rozważaniu Bożego Słowa, wiecie, w moim życiu wytworzyła się na podstawie jednego fragmentu pewna zasada, którą staram się stosować. Ponieważ wiem, że Biblia mówi, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I za każdym razem, kiedy sięgam po Biblię, gdzieś jest ten Boży palec nad moim życiem, aby zwrócić się w prostej, pokornej modlitwie do Niego o to, aby przydał mądrości, aby przydał poznania. I czytając fragment z listu Jakuba, który mówi, komu brak mądrości, niech prosi Boga, który obdaruje chętnie i bez wypominania. Wielu z nas, którzy tu jesteśmy, musi się nauczyć tej modlitwy. Bo Boże Słowo, czytanie Bożego Słowa, rozważanie to nie miejsce na pychę. Bo wtedy Pan Bóg plecami stanie do nas i będziemy błądzić w niepoznaniu. A więc dzisiaj chcę także stanąć na tym miejscu i wyznać to. Panie, brak mi jest tej mądrości, ale przydaj mądrości. Daj poznanie. Daj nam. Otwórz nasze uszy, otwórz nasze oczy. Więc jeśli się zgodzicie razem ze mną na te słowa, to w krótkiej modlitwie jeszcze przed rozważaniem Bożego Słowa na chwilkę może skłońmy nasze głowy i się pomódlmy. Ojcze, dzisiaj stajemy w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa i sięgamy po tą drogocenną księgę, po to wspaniałe dzieło Twoich ust, Słowo Twoje. I jestem tak bardzo świadomy tego, że brakuje nam mądrości, brakuje mi mądrości. Tak mało wiem. Panie, przydaj więc tej mądrości. Daj dzisiaj poznanie nam wszystkim. Otwórz szeroko nasze serca, uszy, oczy na to, co dzisiaj będziemy słyszeć. Panie, tak w sercu moim jest wielkie pragnienie dzisiaj Ciebie wysoko wynieść w tym zgromadzeniu. Głosić o Tobie, o Twojej potędze, o Twojej mocy. Daj dzisiaj siłę i moc nam wszystkim do tego, abyśmy poznali Cię jeszcze bardziej. Niech we wszystkim uwielbione będzie imię Twoje. Amen. Kochani, chciałbym rozpocząć słowem, które mam nadzieję towarzyszyć nam będzie nie tylko dzisiaj, podczas tej usługi. I bardzo bym prosił Ciebie, Olu, o to, abyś wyświetliła psalm 31, wiersz 15. I moim takim pragnieniem jest, aby ten psalm pojawiał się bardzo często na ścianie, abyście w czasie tego kazania, w czasie tej usługi zerkali na ścianę i widzieli i karmili się tym, co Bóg chce powiedzieć do nas dzisiaj przez ten psalm. Psalm 31, werset 15. Ale ja Tobie ufam, Panie. Mówię, Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje. Gdybyśmy otworzyli angielski przekład, z którego nasi tłumacze czerpali, aby przetłumaczyć ten wiersz, wyczytalibyśmy takie oto stwierdzenie, że w ręku Twoim są czasy moje. Czas. A więc nie kłamie ten i nie myli się ten, który mówi, że Bóg w swoich rękach ma czas. Kiedy myślę o tym, że w Jego rękach są czasy moje, myślę sobie w ten sposób, a więc wszystko, co dzieje się dookoła mnie, ta właśnie chwila, ten właśnie moment, także i wszystko, co jest przede mną, a także to, co było za mną, jest w rękach Bożych. Jest w Bożych rękach. A więc może byśmy w ten sposób dzisiaj pomyśleli o tym słowie, o tym fragmencie. W Twoich rękach są czasy moje, w Twoich rękach jest mój czas. To wszystko, co się dzieje wokół mnie, jest absolutnie w Twoich rękach, Ojcze, Boże. Ale ja Tobie ufam, Panie, mówię, Tyś Bogiem moim, w ręku Twoim są losy moje. Kiedy wczoraj wybierałem się na spotkanie młodzieżowe i zapomniałem ze sobą wziąć telefonu.
zegarka. Nie miałem niczego, co by informowało mnie o tym, jaka jest godzina, która jest godzina. Ponieważ chcę mówić o czasie, o tym, że Bóg jest Panem czasu. On ma to pod kontrolą. Zapominając wczoraj tego sprzętu, który informuje mnie o godzinie, poczułem, jak ważny dla ludzi jest czas. A raczej jak istotna jest wiedza na temat godziny, która obecnie jest. Jak przywykliśmy, jak przyzwyczailiśmy się do tego, żeby wiedzieć, która jest godzina, jak to stało się istotne i jak ważne. Kiedy przez chwilę myślałem o tej wczorajszej sytuacji, pomyślałem sobie, żyjemy w czasach, w których już nie tylko godzina, ale minuta jest istotna. Nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, co będzie w przyszłych miesiącach, w przyszłych latach, ale być może sekundy staną się bardziej istotne niż sama godzina czy minuta. Kiedy czytamy Biblię od początku do końca, widzimy, że na kartach Starego Testamentu wyznaczano, albo największą informacją, najbardziej potrzebną informacją, żeby określić czas, był rok i miesiąc za panowania tego i tego króla w tym oto roku, w tym miesiącu. Nikt nie zastanawiał się, który to nawet dzień, która godzina. Ważne był, który był rok, który był miesiąc. Kiedy czytamy Nowy Testament i chcemy dowiedzieć się, kiedy Pan Jezus umarł, w jakiej godzinie, czytamy, że była godzina około. Około godziny tej i tej. Albo w innym miejscu, około godziny tej i tej. Ale kiedy idziemy dalej, razem z czasem, przechodzimy do naszych czasów. Dzisiaj ważna jest, która jest godzina, ale także, która minuta tej godziny jest na zegarku. Myślę sobie, czy świat przyspieszył? Nie. Myśmy przyspieszyli i to bardzo. Mamy mnóstwo zajęć. Jesteśmy bardzo uzależnieni od czasu. Kiedy w dawnych latach ludzie chcieli określić czas, spoglądali w górę, na słońce, patrzyli o to południe, może czas na jakąś przerwę w pracy na roli i pracowali do zmroku. Zmrok wyznaczał koniec pracy. Budzili się o świcie i tak wyglądało ich życie. Dzisiaj patrzymy na zegarek, która jest minuta. Świat nie przyspieszył, o tym też będę mówił, ponieważ dalej doba ma 24 godziny. Dalej godzina ma 60 minut, a minuta ma 60 sekund. W dalszym ciągu te same procesy zachodzą, jeśli chodzi o czas. Ale zdaje się, że myśmy zaczęli spoglądać na to zupełnie inaczej. Przyspieszyliśmy w pracy. W pracy wymaga się szybkości. Czas szybciej zlatuje, jak to się mówi. Szybciej przeleci godzina, jeśli jesteśmy bardziej zaangażowani. I chciałbym dzisiaj korzystać z pierwszej Księgi Mojżesza, 37 rozdział, od 12 do 28 wiersza. To historia o Józefie. Ta historia mówi o Józefie, który został sprzedany do Egiptu. I na podstawie tej krótkiej historii chciałbym dzisiaj przedstawić wam Boga, który kontroluje czas i losy człowieka, który ma absolutnie wszystko w swoich rękach i któremu nic nie jest w stanie zagrozić. Nikt nie jest Boga w stanie powstrzymać. Nikt nie jest w stanie wpłynąć na Boga tak, aby On nie wykonał swoich planów. Nikt. Bóg jest absolutny. Bóg jest na tronie. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział: jestem gotów. Rzekł do niego: idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą, i przynieś mi wiadomość. I wyprawił go do doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż. A mąż ten zapytał go, mówiąc: czego szukasz? A on zaś odpowiedział: szukam braci moich, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. A na to ów mąż powiedział: wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do niego zbliżył, zmówili się, że go zabiją.
mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich: nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go do Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. Kochani, być może słuchając tego fragmentu, zastanawiasz się, dlaczego taki fragment, skoro mówimy o czasie, o tym, że Pan ma w swoich rękach czas, a więc Pan kontroluje czas. Gdy przyjrzymy się tej historii, widzimy szereg wydarzeń, na które patrzę właśnie w ten sposób, w kontekście czasu, jakim Bóg się posługuje, jak kontroluje bieg wydarzeń. I pozwólcie, że tak w punktach przedstawię, co działo się z Józefem w tej krótkiej historii. Po pierwsze, wiemy, że Józef został wysłany do swoich braci. Wiemy, że ta podróż nie była szczęśliwa, że nie dotarł bezpośrednio do celu. Oto czytamy, że błąka się gdzieś po pustkowiu, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Nie wiedząc, dokąd iść, nie wiedząc, gdzie znaleźć swoich braci. Błąka się, traci czas. Mijają godziny, być może nawet i dnie. Dni, w których Józef błąka się, nie wiedząc, dokąd iść, gdzieś stracił cel. Gdzieś sprzed jego oczu zniknął cel, do którego miał zdążyć. Ale oto czytamy, że gdzieś pojawia się jakiś mąż. I wierzę z całego serca, że jest to mąż posłany przez Boga. Być może nawet anioł. Kto wie, może nawet Gabriel, który miał poinformować Józefa o tym, gdzie są jego bracia. A więc w odpowiednim momencie staje na jego drodze człowiek, który wskazuje mu drogę. Tam są twoi bracia. Idź tam. Po trzecie, okazuje się, że bracia pasą na szlaku handlowym. Gdzieś tam w okolicach przebiega szlak handlowy, po którym kupcy midianiccy szli do Egiptu. Po czwarte, w tym czasie, w którym oni paśli trzodę, w pobliżu była studnia, ale nie byle jaka, wyschnięta, bez wody. Po czwarte, ta karawana, która przechodziła właśnie w tym momencie, w którym był Józef i zdążała bezpośrednio do Egiptu. O co mi chodzi, kiedy wyznaczam te punkty i do czego chcę skłonić ciebie teraz? Abyś zastanowił się przez chwilkę, czy czasem Bóg nie wyreżyserował sytuacji po to, aby osiągnąć swój cel. Józef, tak jak już mówiłem, błąka się, więc traci czas. Co by było, gdyby Józef nie błąkał się, ale zdążył dojść o wiele prędzej do braci? Być może byłby tam za szybko, za wcześnie i bracia by stwierdzili, mając tak dużo czasu razem z nim, że go jednak zabiją. Nie przyszłaby im na myśl może to, że akurat jest karawana, która może zabrać do Egiptu Józefa. Byłoby być może za dużo czasu. Czytalibyśmy, że Józef zginął. Po drugie, Bóg nie pozwolił na to, żeby Józef błąkał się zbyt długo i tracił czas. Oto stawia męża, który kieruje go wprost do celu. Co by było, gdyby Józef zbyt długo się błąkał?
Gdyby nie było męża posłanego przez Boga, karawana by przeszła. Józef w końcu znalazłby się wśród braci, ale nie byłoby już karawany do Egiptu. Być może byłaby przed nim tylko ziemia, bo być może byłby martwy. Co by było, gdyby bracia nie paśli na szlaku handlowym? Bracia i siostry, co by było, gdyby nie było tam studni? Albo gdyby była studnia, ale pełna wody? Czy zastanawialiście się też w ten sposób nad tym fragmentem, że oto nastał sezon, nastał czas, w którym studnia wyschła? I Bóg przygotował to zdarzenie po to, aby Józef znalazł się w tej studni, oczekując na transport do Egiptu. Ta karawana zmierzała do Egiptu. Co by było, gdyby tej karawany nigdy tam nie było? Być może Józef by zginął. A więc jest taki bieg wydarzeń i widzę, że Bóg coś aranżował, że nic nie było w stanie powstrzymać Boga przed tym, aby wykonać swój cel. I można mówić, że Józef mógł podejmować takie lub inne decyzje. Mógł być człowiekiem wolnym i podejmować takie lub inne decyzje, ale ja widzę, że Bóg czyni absolutnie swoją wolę z tym człowiekiem. Absolutnie swoją wolę. Bez względu na wszystko. Bez względu na zamysły braci. Bez względu na wszystko czyni absolutnie swoją wolę. Widzę tutaj Boga, który ma w rękach swoich losy człowieka. W Twoim ręku są losy moje. W Twoim ręku są losy moje. Bracie i siostro, chciałbym, abyś mocno ten fragment przeżył. Że Twoje losy, Twój czas, to co się dzieje, to z czym się zmagasz, to co jest wokół Ciebie, jest absolutnie w Bożych rękach. Absolutnie w Bożych rękach. Z tej oto historii wynikają takie trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, Bóg kontroluje czas. Jeśli myślisz o Bogu jako o kimś, który jest uzależniony od czasu, to się mylisz. Bóg potrafi zmienić czas. Potrafi nawet ustawić tak sprawy kosmiczne na naszym nieboskłonie, na niebie, że czas się zmienia. Kiedy czytamy Księgę Jozuego, 10 rozdział, od 12 do 14 wiersza, czytamy o spektakularnym wydarzeniu. O czymś, czego, jak powiada Biblia, nie było ani przedtem, ani potem. Raz w historii całego świata zdarzyła się taka sytuacja. Że oto niebo, że oto słońce stało w miejscu. Nie śpieszyło się do zachodu. Dzień się wydłużył. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Okazuje się, że w tym dziwnym, naprawdę dziwnym dniu w historii całej ludzkości słońce zatrzymało się na niebie i księżyc się zatrzymał. Gdybym tak przez chwilkę starał się zrozumieć, jak to zadziałało w sposób logiczny, to myślę sobie, gdyby oprzeć to słowo na prawach natury, na prawach kosmosu, to Ziemia musiałaby się na chwilę przestać kręcić. Bo przecież nie Słońce kręci się wokół Ziemi, ale Ziemia kręci się wokół Słońca i jeszcze oprócz tego kręci się wokół własnej osi. I to powoduje, że Słońce nam wyznacza dzień i noc. I wyobraź sobie, że Ziemia na chwilę się zatrzymuje, że staje. Czy nie byłoby tak, jak w rozpędzonym samochodzie, w którym nagle, w jednej chwili samochód staje. Co by się stało z nami? Gdyby tak auto rozpędzone 100 km na godzinę albo nawet więcej, nagle, w jednej sekundzie stanęło. Co by stało się z pasażerami? Wylecieliby w powietrze i być może tego nie przeżyli przez przednią szybę.
A więc wydaje mi się, że rozmawiamy dzisiaj o kimś bardzo, bardzo potężnym. Że dzisiaj głoszę kogoś, który ma absolutną moc, który potrafi zatrzymać słońce, który potrafi zatrzymać księżyc, potrafi zatrzymać ziemię i nie ma z tego powodu żadnych skutków. Kto potrafi dysponować tak wielką potęgą i tak koordynować tą wielką potęgę? Powiem tak, nie rozumiem tej historii dokładnie i nawet nie staram się zrozumieć, ale wiem jedno, Bóg ma moc. Bóg ma moc. Jeśli jest w stanie zapobiec konsekwencjom tak wielkiego wydarzenia w kosmosie, to jest potężnym Bogiem. O, z kim mam do czynienia? Z kim ty masz do czynienia? Z kim masz do czynienia, kiedy zginasz kolana w swojej modlitwie? Pomyśl, z kim masz do czynienia, kiedy wołasz do Niego, kiedy wzywasz Go, z kim masz do czynienia? Jak potężny On jest, jak wielki, jak wzniosły, że nawet kosmos nie może Go wstrzymać, wszechświat Go nie może wstrzymać, bo ma wszystko w swoich rękach. Gdybym mógł powiedzieć, co jest dzisiaj moim pragnieniem podczas tej usługi, to mam jedną misję dzisiaj do spełnienia. Przedstawić wam wielkiego Boga, potężnego Boga, wzniosłego Boga. I tą misją jest, abyś ty, wychodząc z tego miejsca, miał pełen obraz tego, kim On jest i z kim mamy do czynienia. Niesamowity, wielki Bóg. A więc Bóg kontroluje czas. Kiedy czytamy drugą Księgę Królewską, 20 rozdział, czytamy o drugim spektakularnym wydarzeniu, o czymś bardzo niesamowitym w historii ludzkości. Wiemy o tym, że Hiskiasz zachorował i oczekiwał na znak tego, że będzie uzdrowiony. I oto czytamy, a Izajasz odpowiedział, taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Wtedy Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni do przodu. Nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. I dla kontrastu, przeczytajmy Izajasza, 38 rozdział, 8 wiersz, bo to Izajasz opisuje tą historię w swojej księdze. Oto ja cofnę o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce, na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. I gdybym próbował zrozumieć to w sposób naukowy, to pewnie mózg by mi się spalił. Naprawdę byłoby ciężko, bo tak samo musiałoby się coś wydarzyć niezwykłego na Ziemi, aby zaszła taka oto sytuacja, że cień, który zawsze szedł do przodu, bo przecież słońce w oparciu o jakąś przeszkodę wyznacza cień i ruch Ziemi wokół słońca, tak jak już powiedziałem, i wokół własnej osi, sprawia to, że ten cień się porusza. Co musiałoby się stać, żeby doszło do takiej sytuacji? Nie wiem, ale wiem jedno, że stało się, że do tego doszło. A to znaczy, że Bóg ma moc o wiele większą, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bo jeśli przechodzi to moje wyobrażenie na ludzki rozum i logikę, musiałaby się Ziemia albo zatrzymać, albo troszeczkę cofnąć w drugą stronę. Nie pozostałoby z nas nic w sensie nauki, jeśli patrzeć w ten sposób. Nic. Wystrzelilibyśmy w powietrze, gdyby Ziemia się na chwilę zatrzymała. Tak jak w rozpędzonym aucie. A jednak stało się. A jednak stało się. To znaczy, że konsekwencje tego wydarzenia nie dosięgły ziemi. To znaczy, że Bóg to miał w swoich rękach i sprawił to, nie męcząc się nawet troszkę. Z kim mamy więc do czynienia, kochani, kiedy zginamy nasze kolana? Z kim mamy do czynienia, kiedy przychodzimy do zboru? Z kim mamy do czynienia, kiedy podnosimy nasze ręce w uwielbieniu? Czyż to nie jest wielki Bóg? Czyż nie jest potężny? Czyż nie jest po prostu wielki? To powinno mówić samo za siebie.
Czytamy o tym, że kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, doszło do zaćmienia słońca. Jakiegoś bardzo długiego zaćmienia słońca. Słońce może być w zaćmieniu około 7 minut, nie dłużej. A tam trwało to godziny. Przy tym jeszcze trzęsienie ziemi. Wiecie, Pan Bóg jest potężny. On jest potężny. Coś musiało zasłonić to słońce. Nie wiem co, staram się tego nie zrozumieć, ale wiem jedno, stało się. To znaczy, że Bóg ma wielką moc. Wielką moc. Kochani, wielką ma Bóg moc. I jeśli w życiu swoim przeżywamy jakieś trudności, chociaż nie chciałbym o nich dzisiaj mówić prawie w ogóle, bo chciałbym, abyśmy się skupili na Nim. Na Nim. To jeśli przeżywamy trudności, jeśli przeżywamy błąkanie się po pustyni, nie wiedząc dokąd zmierzamy, jeśli przeżywamy takie rzeczy, to znaczy, że tracimy Go ze wzroku. To znaczy, że zmalał w naszych oczach. To znaczy, że ten potężny Bóg gdzieś stracił się sprzed naszych oczu. Czy można przed obliczem Boga klasyfikować problemy? Że coś jest trudniejsze, a coś jest łatwiejsze dla Boga? Nie. Jeśli On potrafi zatrzymać ziemię, wstrzymać słońce, wstrzymać księżyc, wszystko wstrzymać, to znaczy, że nie ma dla Niego nic niemożliwego. Nie ma nic, czego by dokonać nie mógł. Absolutną moc ma Bóg. A więc kiedy będziesz dzisiaj zginął swoje kolana w modlitwie i kiedy być może będziesz przynosił swoje troski, niech powstanie ten wielki Bóg przed twoimi oczami, który ma wielką moc. A uwierz mi, zobaczysz, że twoje problemy są małe w stosunku do tego Boga, o którym dzisiaj mówimy. Kiedykolwiek ja zaczynam trapić się nad swoimi problemami, użalać się, wiem, co się stało. Straciłem Go sprzed oczu. Straciłem Go sprzed oczu. Straciłem tego Boga wzniosłego, pewnego możliwości sprzed swoich oczu. Straciłem Go wtedy. Ale jeśli tylko przyjdzie do mnie świadomość, przyjdzie ta wiara, wtedy wzrasta mój wielki Król i Bóg, który wszystko może zrobić. I wtedy nic się nie liczy. Absolutnie nic. Absolutnie nic się nie liczy. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 20 wiersz. Czytamy o tym, co ma się stać w dniach ostatecznych. I znowu mamy dowód na to, że kiedy Pan Bóg mówi stop, to jest stop. A kiedy mówi start, to się dzieje. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. I nie mówię tu o tym, że czas jest krótszy. O tym, że nagle sekundy szybciej biegną i godziny szybciej przelatują. Bo ten fragment o tym nie mówi. Mówi o tym, że dojdzie do takiej sytuacji na ziemi, w której ludzie będą w stanie wyniszczyć całą ziemię. W jednej chwili. I kiedy tak myślę o tym fragmencie i widzę arsenał ziemski, bomb atomowych, to jest ogólnie wiadomo, że arsenał Ziemi daleko przewyższa naszą Ziemię. A więc jesteśmy w stanie jako ludzie zniszczyć naszą Ziemię tym, co mamy, nie raz, nie dwa, ale kilka, może nawet więcej razy. Tak mówią naukowcy. Więc ten arsenał bomb atomowych jest w stanie zniszczyć, gdyby tak wszystkie wybuchły, całą Ziemię. Całą Ziemię. I dojdzie do takiego momentu, że będzie nasza ziemia właśnie tym zagrożona. Że będzie taki ucisk, taka trudność, tak wielki ciężar na ziemi, że będzie zagrożenie, że wszelkie ciało zginie. I wtedy Pan powie, stop, skracam ten czas, koniec tego czasu. Wtedy On, jako ten, który ma zawsze ostatnie słowo, wypowie słowo. Koniec, stop. A więc Pan Bóg ma kontrolę nad czasem.
I kiedy myślę o gwiazdach, wiecie, jesteśmy w przededniu i to jest fascynujące. Tego, co ma się stać z Księżycem jutro. Oto jak ci, którzy się interesują astronomią, nie astrologią, astronomią, więc tym, co się dzieje na niebie. Może macie jakieś teleskopy i oglądacie. Przecież Bóg powiedział, że to, ten nieboskłon, niebo, to jest teatr, przez który Bóg mówi do nas. To jest to, co się dzieje w wszechświecie. To ma zachwycać człowieka w stosunku do Boga. Mamy zachwycać się tym, co Bóg uczynił. I oto księżyc jutrzejszej nocy będzie czerwony. Pewnie to słyszeliście już, może w mediach. Oto dochodzi do takiego zjawiska dosyć rzadko, że księżyc zamienia się w czerwień. Na krótko. Ale o tyle to jest ciekawe, że w tym roku każdego razu działo się to w święto żydowskie. Nie dociekam, co to ma znaczyć. Nie dociekam i nie rozważam tego tak, jak być może inni, ale wiem jedno. Pan ma ręce swoje na czasie. W Jego ręku są losy moje i to, co się dzieje, nie wymyka się spod kontroli człowieka. Nie wiem, czy to zjawisko będzie widzialne jutro tutaj w Polsce, ale gdyby ktoś chciał wiedzieć, gdzieś około 3 w nocy to będzie miało miejsce. Kochani, Bóg jest Bogiem, którego nic nie zaskoczy. Kiedy otwieramy Nowy Testament, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy Jezusa, który jest przygotowany na wszystko. Nikt nigdy Go nie zaskoczył czymś. Nie zaskoczyła Go zdrada Judasza. Nie zaskoczyło Go zaparcie się Piotra. I nie zaskoczyło Go nic innego, o czym bym dzisiaj, jeśli bym zaczął wymieniać, nic Go nie zaskoczyło. Nie zaskoczył Go krzyż. Nie zaskoczyła Go śmierć. I nie zaskoczyło Go zmartwychwstanie. Nic Go nie zaskoczy. Doskonale wiedział, dokąd zmierza, co jest Jego celem i co będzie się działo. Kochani, my działamy często pod wpływem chwili. I najczęściej popełniamy błędy w tym momencie. Mówię o czasie i spoglądam na zegar. Kiedy działamy pod wpływem chwili, nie tak jak Pan Bóg, my popełniamy błędy i to bardzo często. Ale Pan Bóg taki nie jest. Najwięcej błędów w naszym życiu i najwięcej błędów w moim życiu popełniłem pod wpływem chwili. Coś mnie zaskoczyło i minęła chwila i żałowałem, że tak zareagowałem. Pod wpływem chwili. Ale dzisiaj mogę stanąć i powiedzieć: Panie, ufam Tobie. Mówię, Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim jest mój czas, moje czasy, moje losy. Zawsze gotowy, zawsze wiedział, co mówić. I po trzecie, Pan zna czasy. Jeśli my zastanawiamy się, czy żyjemy w czasach ostatecznych, czy w czasach przedostatecznych, czy w czasach przedostatecznych, czy jeszcze inaczej, On wie, w jakich czasach żyjemy. On wie. O tych dniach, mówi Pan Jezus, nie wie nikt, mówiąc o przyjściu Pana Jezusa. Nawet aniołowie, nawet Syn, ale Ojciec. I czy możesz dzisiaj z wiarą powiedzieć: Ojcze, skoro Ty znasz czasy, moje czasy są w Twoich rękach. One są w Twoich rękach. Jakąż wiarą musi się odznaczyć człowiek, który stanie w obliczu wszystkich swoich problemów i wypowie te cudowne słowa w kierunku Boga: Panie, moje losy są w Twoich rękach. Czy naprawdę wielkiej wiary trzeba, aby to powiedzieć i tak żyć? Kochani, zaufajmy Bogu, uwierzmy Mu. To jest niesamowite, że nasz los jest w Jego rękach. Nigdy w życiu bym nie chciał, aby był w moich rękach mój los. Ja się cieszę, że on jest w Jego rękach, że mogę liczyć na Niego, że cokolwiek się dzieje, mogę stanąć i powiedzieć: Panie, jeśli mnie to zaskakuje, Ciebie nie zaskoczyło.
Jeśli coś się wydarzyło, mnie to zaskakuje, ale wiem, że Ciebie to nie zaskoczyło. Ty znasz odpowiedź na to. Ty wiesz, co robić. Znasz wyjście, kiedy Estera stała się królową. Oto przyszedł na pomoc jej wuj i powiedział tak. Słuchaj, oto Pan postawił Cię w tym czasie jako ratunek dla Izraela. I jeśli nie Ty wykonasz zadanie, to uwierz mi, Estero, Pan znajdzie inne. On zawsze ma wyjście. Nawet jeśli wszyscy zawiodą, zawsze ma wyjście. Zawsze. Dlaczego? Bo jest reżyserem, bo jest kreatorem, bo ma czas w swoich rękach i losy całej ziemi w swoich rękach. Kochani, kiedy czytamy Apokalipsę, czy nie widzimy tego, jak on wyznacza czas? Jedna pieczęć, druga pieczęć, teraz trzecia pieczęć, teraz trąby, jest zegar. Ale tym zegarem on steruje. On. Czytamy o proroctwach, o przyszłych wydarzeniach w Biblii. To wszystko Pan przewidział. To wszystko, o tym wszystko wie. Wiele z tych proroctw dzieje się na naszych oczach. Kochani, wiele, wiele rzeczy dzieje się i dzisiaj. Kiedy tak myślałem o naszych czasach, parę dni temu przykuła moją uwagę pewna informacja w telewizji. Gdzieś umieszczona w jakichś wiadomościach. Oto naukowcy osiągają bardzo dobre wyniki w badaniach nad umysłem. Wielki postęp jest nad tym, aby człowiek, który nie ma którejś kończyny, mógł dostać protezę i sterować ją myślami. Wielki postęp jest w tym kierunku. Wielki postęp. I chciałbym o tym powiedzieć, że w przeciągu kilku lat, może nawet, jeśli oczywiście Ziemia istnieć będzie, będą urządzenia, którymi palcami nie będziemy obsługiwać, ale myślami. To dzieje się na naszych oczach. To naukowcy robią. I są naprawdę na dobrej drodze, aby to wdrożyć. I kiedy o tym myślałem, że oto człowiekowi dana jest moc, aby tylko myślami poruszać pewnymi rzeczami. Oczywiście to jest technologia. Nie mówię o jakimś okultyzmie, ale technologicznie. Oto kiedy myślałem o tym, że człowiekowi dana jest moc, aby myślami sterować jakąś protezą albo urządzeniami, pomyślałem sobie, to zawsze ma dwie strony. Zawsze ma dwie strony. Jeśli jest jakieś błogosławione odkrycie, to zawsze jest używane też i w zły sposób. I myślę sobie, jeśli człowiek zdobędzie kontrolę nad umysłem, nad myślami, to już jest chyba granica tego, na co Bóg pozwoli. Ponieważ to już jest praca nad duszą, nad sercem, nad myślą. Jeśli będzie mógł sterować myślami, sterować urządzeniami, to wiem, że będą mogli sterować i drugim człowiekiem. Jego emocjami, jego podejściem, wpływać na niego. A to wydaje mi się, że już jest granica tego, na co Bóg pozwoli. Bo gdzie kończy się swoboda, gdzie kończy się wolność umysłu, tam kończy się wolność człowieka. A wydaje mi się, że Bóg dalej nie dopuści, aby ludzie się sami zniewolili i nie mieli już wyjścia z sytuacji. Kiedy myślę o tym, że Antychryst wprowadzi oto taką rzecz, że kto przyjmie znamię bestii, będzie mógł kupować lub sprzedawać. Wiecie, mnóstwo jest spekulacji na ten temat, ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, o której ja myślę. Bo to gdyby to była pieczątka, gdyby to był tatuaż, czy człowiek nie mógłby się opamiętać? Oczywiście, żeby mógł. Przecież niejednokrotnie człowiek grzeszy gorzej niż w tym momencie, gdyby przyjął znamię w postaci jakiejś pieczątki, tatuażu, czegokolwiek. Ale wydaje mi się, że jeśli Bóg powiedział, że jeśli ten człowiek to przyjmie, nie będzie miał szans nawrócenia się, to znaczy, że może to dotyczyć czegoś więcej. Umysłu, myśli, duszy. To znaczy, że być może człowiek będzie miał taką technologię, aby z drugiego człowieka zrobić
kogoś, który już nigdy nawet nie pomyśli o Bogu, o nawróceniu. Może to jest zbyt daleko idące przemyślenie, ale wydaje mi się, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że właśnie w taki sposób do tego dojdzie. Kochani, kiedy Biblia mówi o tym, że byli ludzie, którzy poznali czas, to jest słowo, które bardzo przeżyłem jakiś czas temu. Pierwsza Księga Kronik, 12 rozdział, 33 wiersz. Oto doszło do sytuacji, w której Saul zginął. Król izraelski Saul umarł, zginął. I doszło do bezkrólewia. Okazuje się, że wokół Dawida zaczęli zupełnie spontanicznie zgromadzać się ludzie z całego Izraela. I czytamy o tym, że był wokół nich także z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, cokolwiek to znaczy, wiedząc, co ma czynić Izrael. I kiedy wziąłem sobie po raz kolejny przekład angielski Biblii, aby zrozumieć, co to byli za ludzie i co to są za stosunki, na których oni się znali, zobaczyłem i zrozumiałem, że chodzi o coś zupełnie innego. Tam jest napisane dobrych znawców czasów. Pomyślałem sobie, Panie, to jest niesamowite. Przecież Ty chcesz, abyśmy obserwowali, co się dzieje i abyśmy poznawali jakiś czas. Co się dzieje, co mamy robić. Na podstawie tego, co miało miejsce w Izraelu, oni zrozumieli, co mają zrobić, co ma zrobić cały Izrael. Odczytali Bożą wolę na podstawie tego, co się wydarzyło. A więc wiedząc, co ma czynić Izrael, oni chcieli obwołać Dawida królem. Wiedząc, co ma czynić Izrael, zrozumieli to, ponieważ obserwowali czasy. Kochani, mnie to motywuje do tego, aby szukać Boga na co dzień. Widzieć, co się dzieje i rozumieć, jaka jest Jego wola i co chce uczynić z moim życiem. Ten fragment do tego mnie motywuje. Nie chcę być znawcą czasu. Chcę znać Bożą wolę. Chcę znać i wiedzieć to, co On chce czynić w tym czasie, w którym jesteśmy. Oto dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Śpiewamy. Zrozummy, jaki jest czas. I czekajmy na Jego głos i czyńmy, co On chce. Ponieważ czas biegnie. Jesteśmy w przededniu tych różnych wydarzeń, o których czytamy w Biblii. I Bóg z pewnością coś chce czynić w tych czasach, teraz. Wystawmy się Mu do dyspozycji. I kiedy czytamy o tym, że Isacharyci poznali czas i wiedzieli, co mają robić, na myśl mi przychodzi Izrael, kiedy Pan Jezus nawiedził Izraela. Oto powiedział Izraelu, nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia. O drogi człowieku, obyś poznał czas nawiedzenia Pana nad twoim życiem. Jeśli jesteś na tym miejscu i słyszysz głos Boży, nie zatwardzaj swojego głosu ducha. Swojego serca nie zatwardzaj. Bo być może to jest czas nawiedzenia Bożego nad twoim życiem. Obyśmy poznawali czas, kiedy Pan przychodzi do naszego życia. Obyśmy poznawali. Kiedy czytamy Księgę Daniela, 12 rozdział, 4 wiersz, czytamy kolejny dowód na to, że Bóg kontroluje cały czas. Wszystko ma w swoich rękach. Czytamy o tym, że poznanie ludzi wzrośnie w tych czasach. Tej księgi, nie inne poznanie, tej księgi, mówi Daniel. A więc zapieczętuj, Danielu, tą księgę, ponieważ w ostatnim czasie jakby pieczątka zostanie zerwana nad tą księgą i ludzie zaczną ją rozważać, i ludzie zaczną ją rozumieć. Wzrośnie poznanie tych słów. Jeśli słuchacie kazań, jeśli słuchacie wykładów, to co się dzieje w obecnym czasie? Jak wielka mnogość jest zrozumienia i poznania czasów? Jak wielkie poznanie Księgi Daniela choćby? Jak wielkie poznanie, jaki Bóg nam użyczył poznanie?
jak otworzył pieczęć i dał nam zrozumienie tego, co jest w tej księdze, choćby w tej księdze. Jak wielcy mężowie Boży, jak rozumieją czasy, w których jesteśmy i jak zgodnie z tym usługują. Pan dał nam poznanie i otwiera przed nami te księgi. Kochani, podsumowując, ponieważ chcę mocno, mocno dzisiaj wywyższyć na tym miejscu Boga jako tego, który kontroluje czas. Przede wszystkim Bóg ma wszystko w swoich rękach. Wszystko. I jeśli możesz kolejny raz zerknąć na tą ścianę, na ten fragment. W ręku Twoim są losy moje. O kiedy spotkają Cię różne rzeczy, pamiętaj o tym, że w ręku Ojca są losy Twoje. Pamiętaj o tym, że On ma absolutnie wszystko w swoich rękach. I jeśli ciężar Cię przygniata, jeśli coś dzieje się, że biadasz nad swym losem, że nie rozumiesz, sprawdź, czy czasem nie straciłeś sprzed oczu tego wielkiego Boga. Bo może to jest powód. Bo to może jest powód. Kochani, Biblia mówi o tym, że mamy wykorzystywać czas, być rozsądnymi. Jeszcze wczoraj słuchałem pewnego kaznodziei, wykładu, który mówił o tym, że żyjemy w czasach rozproszenia uwagi. Że absolutnie wszystko, co dzieje się dookoła, nawet czasem i w niektórych kościołach, działa, aby rozproszyć nas. Aby unikać sytuacji, w której mamy chwilę skupienia. Chwilę wyciszenia, skupienia, myślenia o Bogu. Jadąc autostradą, co chwilę reklamy, nawet nie jesteśmy w stanie się skupić na drodze. Media bombardują nas wszystkim, co jest na świecie. Jesteśmy rozpraszani bardzo. I wtedy on powiedział takie słowa: musimy jako chrześcijanie każdego dnia odnawiać swój umysł. Odnawiać każdego dnia. Co miał na myśli? Więc ten cały ciężar, to te wszystkie informacje, musi być nasz umysł odnowiony. I on mówi tak, robię to tak. Kiedy jestem przed jakimiś wydarzeniami w ciągu dnia, ja po prostu przychodzę, klękam, biorę słowo i odnawiam swój umysł poprzez słowo i poprzez modlitwę. Tak proste, ale działa. Uspokajamy się, nabieramy ducha, poznajemy go bardziej, jesteśmy gotowi, aby stoczyć kolejny bój, kolejną batalię z tymi wszystkimi sygnałami, które będą nas w ciągu dnia bombardować i rozpraszać nas. Diabeł zawsze chce zrobić wszystko, abyśmy odwrócili się od najważniejszej rzeczy, a chwycili się za mniej ważne rzeczy. Kiedy przygotowywuję się, bardzo szczerze się z wami tym podzielę, kiedy przygotowywuję się do usługi, nigdy nie mam tak wielkich ataków do tego, żeby robić wszystko co inne, jak właśnie przygotowanie się, duchowe wyciszenie, duchowe uzbrojenie. Jakby nagle wszystkie oferty świata do mnie przychodziły. Co mogę robić w tym czasie? Czemu nagle wtedy? Wiem dlaczego. Bo diabeł chce mnie rozproszyć. Bo on chce zwrócić moją uwagę w innym kierunku. I pewnie ci, którzy znają temat, wiedzą, o czym mówię. W naszym życiu, kiedy być może przygotowujemy się do jakiejś służby, czy nie rozprasza nas wszystko? Czy nie atakuje nas wszystko? Czy nie stara się nas wytrącić z równowagi? Czy ktoś nie jest gdzieś tam obok, który podpowiada nam zrób to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Okazuje się, że brak czasu później na to, aby usiąść i uspokoić się nad Słowem Bożym, poznać Go bardziej. I tak sobie myślę, czy czasem wszystkie nasze problemy, o których mówimy często, nie stają się tak wysokie i tak wielkie tylko dlatego, że brak jest właśnie czasu, w którym odnawiamy swój umysł w obecności Boga. Wykorzystując czas, będąc rozsądnymi, bo czasy są złe. Bo czasy są złe, abyśmy wykorzystywali czas na odnowienie umysłu. Jak często gdzieś tam w pracy muszę gdzieś uciekać do ubikacji, żeby po prostu odetchnąć i powiedzieć: Panie, pomóż, Panie, odnów. Ponieważ taki natłok jest wszystkiego,
że gdzieś muszę się wymykać, aby choć na chwilę złapać ducha. I wiem, że nie mówię nic nowego. W życiu wielu z was pewnie jest też takie napięcie, czy w pracy, czy w szkole, czy gdzieś. Jak bardzo potrzebujemy tego, aby przyjść i kolejny raz poprzez lekturę słowa, poprzez obecność Bożą uświadomić sobie: Panie, moje losy są w Twoich rękach. Cóż może uczynić mi człowiek? Cóż może uczynić mi człowiek, jeśli moje losy są w rękach Twoich? Ja tego potrzebuję każdego dnia, ponieważ chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Kochani, jeśli Bóg by pozwolił objawić przed nami dzisiaj choćby procent, nikły procent swojej osoby, swojej wielkości, swojej potęgi, z pewnością wszyscy dzisiaj leżelibyśmy plackiem na ziemi, zalani we łzach, ze świadomością, jak wielki i potężny jest Pan. Jak wzniosłe jest Jego imię. O, daj, Panie, abyśmy takie poznanie mieli. Daj, Panie, abyśmy dzisiaj na tym miejscu poznali Go, jakim On jest. Jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. A więc wykorzystujmy czas, odnawiając swój umysł każdego dnia. Jeśli mogę was zostawić z jakim słowem, to chciałbym was zostawić z tym słowem. W ręku Twoim są losy moje. To znaczy, że nieważny jestem tu ja, ale ważny jest ten, który ma to w swoich rękach. A to znaczy, że to jest ktoś, kto potrafi zatrzymać ziemię, kto potrafi zatrzymać kosmos tylko po to, aby zrobić na człowieku wrażenie. Godzien chwały jest Pan? On jest godzien. On jest potężny. Amen.